Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Moi drodzy, witam serdecznie na naszym dorocznym pikniku. Cieszę się bardzo, że jesteśmy taką piękną wspólnotą ludzi, którzy chcą być razem, którzy chcą razem się modlić i razem się bawić. I myślę, że w tym wszystkim Pan Jezus też się cieszy razem z nami. Cieszy się, że jesteśmy tutaj, cieszy się, że może nas tutaj spotykać i cieszy się, że jesteśmy wspólnotą, która gromadzi się wokół Niego. Myślę, że to dla nas jest najistotniejsze, że nie byłoby nas tutaj, nie byłoby naszego ośrodka, nie byłoby właściwie nic z tego, co nas łączy, gdyby nie Chrystus. To dzięki Niemu jesteśmy razem, dzięki Niemu także dzisiaj tutaj jesteśmy. Ta dzisiejsza uroczystość jakby mieści ze sobą kilka bardzo istotnych wymiarów naszej religijności. Przede wszystkim dzisiaj jest święto świętych apostołów Piotra i Pawła. To fundament Kościoła, na którym także i nasz Kościół, nasza wspólnota buduje. Dzisiaj obchodzimy także zewnętrzną uroczystość Serca Bożego. W piątek obchodziliśmy ją w naszej kaplicy. Dzisiaj chcemy jeszcze raz tutaj Sercu Bożemu podziękować za Jego miłość. I dzisiaj także zakończenie oktawy uroczystości Bożego Serca. Na koniec mszy świętej będziemy mieć procesję do czterech ołtarzy, aby przypomnieć sobie to, że Pan Jezus pozostał z nami i jest z nami wszędzie. Nie tylko przy ołtarzu, ale wszędzie tam. Te cztery ołtarze jakby oznaczają to, że Jezus chce nam błogosławić we wszystkie strony świata. Wszędzie tam, gdzie są ludzie. Wszędzie tam, gdzie my jesteśmy. Cieszymy się, że tę mszę świętą będzie celebrował przede wszystkim ojciec Mirek, który przez 5 lat pięknie tutaj pracował i dzisiaj utrafił tak, żeby być na tym pikniku. Ma też dzisiaj swoją piękną rocznicę święceń, za którą będziemy, za jego kapłaństwo będziemy Jezusowi dziękować. Dziękujemy też ojcu Stanisławowi raz jeszcze za trzydniówkę i za sesję, jaką przeprowadził w naszym ośrodku i za to, że pozostał z nami, żeby razem z nami modlić się. A teraz oddaję głos ojcu Mirosławowi, niech nas prowadzi w tej mszy świętej do Chrystusa. Początek każdej Eucharystii to uznanie w pokorze naszej słabości, naszej ograniczoności i prośba o Boże miłosierdzie. Dlatego módlmy się wspólnie. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Że to błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli.
owych dniach Herod zaczął prześladować niektórych członków Kościoła. Ściął mieczem Jakuba, brata Jana, a gdy spostrzegł, że to spodobało się Żydom, uwięził na to Piotra. A były to dni prześników. Kiedy go pojmał, osadził w więzieniu i oddał pod straż czterech oddziałów, po czterech żołnierzy każdy, zamierzając po święcie Paschy wydać go ludowi. Strzeżono więc Piotra w więzieniu, a Kościół modlił się za niego nieustannie do Boga. W nocy, po której Herod miał go wydać, Piotr, skuty podwójnym łańcuchem, spał między dwoma żołnierzami, a strażnicy przed bramą strzegli więzienia. Wtem zjawił się anioł Pański i światłość zajaśniała w celi. Trąceniem w bok obudził Piotra i powiedział: wstań szybko. Równocześnie z rąk Piotra opadły kajdany. Przepasz się i włóż sandały, powiedział mu anioł. A gdy to zrobił, rzekł do niego: narzuć płaszcz i chodź ze mną. Wyszedł więc i szedł za nim, ale nie wiedział, czy to, co czyni anioł, jest rzeczywistością. Zdawało mu się, że to widzenie. Minęli pierwszą i drugą straż i doszli do żelaznej bramy prowadzącej do miasta. Ta otwarła się sama przed nimi. Wyszli więc, przeszli jedną ulicę i natychmiast anioł odstąpił od niego. Wtedy przemierza, dobre zbawiciela. Żem się Panu opłacę za wszystko, co mi wyświadczył. Odniosę kielich zbawienia i wezmę imienia Pana. Kielich przemierza, dobre zbawiciela. Senna jest w oczach Pana, śmierć Jego święty. Jan sługa Twój, syn Twej służebnicy. Ty rozerwałeś moje kajdany. Kielich przymierza, to krew Zbawiciela. Tobie złożę ofiarę pochwalną i wezmę imienia Pana. Wypełnię me śluby dla Pana przed całym Jego ludem. Kielich przymierza, to krew Zbawiciela. Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza. Najmilszy, krew moja ma już być wylana na ofiarę, a chwila mojej rozłąki nadeszła. W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiarę ustrzegłem.
Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy sędzia. A nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego. Pospiesz się, by przybyć do mnie szybko. Pan stanął przy mnie i wzmocnił mnie, żeby się przeze mnie dokonało głoszenie Ewangelii i żeby wszystkie narody je posłyszały. Wyrwany też zostałem z paszczy lwa. Wyrwie mnie Pan od wszelkiego złego czynu i wybawi mnie, przyjmując do swego Królestwa Niebieskiego. Jemu chwała na wieki wieków. Amen. Oto Słowo Boże. Alleluja, alleluja, alleluja. Zbuduje mój Kościół. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Zaśpiewajmy Jezu miłości Twojej. Jezu miłości Twej, ukryty w hostii tej, wielbimy cud, że się pokarmem stał, żeś nam swe ciało dał, żeś skarby łaski znał na wierny lud.
żeś się pokarmęcał, żeś nam se ciało dał, żeś skarby łaski znał na biedny lud. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. W pierwszy dzień przaśników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali Go: gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowali paschę do spożycia? On rzekł: idźcie do miasta, do wiadomego człowieka i powiedzcie mu: nauczyciel kazał powiedzieć, czas mój jest bliski, u Ciebie chcę urządzić paschę z moimi uczniami. Uczniowie zrobili tak, jak im polecił Jezus i przygotowali paschę. A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał go i dał uczniom mówiąc: bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Następnie wziął kielich i dzięki uczyniwszy dał im mówiąc: pijcie z niego wszyscy, bo to jest krew mojego przymierza, która za was, za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Lecz powiadam wam, odtąd nie będę już pił z tego owocu winnego krzewu, aż do owego dnia, kiedy pić będę z wami nowy w królestwie mojego Ojca. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Święty Boże, święty mocny, święty Ranie Świętemy, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny, święty Ranie Świętelny, zmiłuj się nad nami. Panie dobry jak chleb, bądź uwielbiony od swego Kościoła. Nas umiłował, do końca nas umiłował. Tyś na pustkowiu rozmnożył, Panie, myśmy do nieba w drodze nie ustali. Tyś stał się manną wędrowców przez ziemię, dla tych, co dotąd przy Tobie wytrwali. Panie dobry jak chleb, bądź uwielbiony od swego Kościoła, bo Tyś do końca nas umiłował, do końca nas umiłował. Ziarna zbierzemy, odrzucimy chwasty, bo łan dojrzewa, ach, nie świeżym chlebem. Niech ziemia nasza stanie się ołtarzem, a chleb komunią dla spragnionych Ciebie. Panie dobry jak chleb, bądź uwielbiony od swego Kościoła, bo Tyś do końca.
Thank you.
pastorów pikniku jezuickiego. Przypomina pan Adam Jesyna Wito, paratnia świętego Władysława. Uważaj na konie! Hej, hej! Konie, konie! No bo to jej motor, co to? A po co Wanilia, także